teatr dramatyczny to nie, ale może kinoteka teraz będzie na topie, bowiem proszę Państwa już mamy LGBT Festival right here in Warsaw, mamy katalog, proszę Państwa zdobyłyśmy katalog, pokażmy całej Warszawie katalog, 9 LGBT Film Festival right here in Warsaw i będzie w różnych miastach, proszę Państwa, ale zdaje się, że tylko tu w Warszawie odwagę kinoteka ma, aby wyświetlić film Krwawe Cienie, czyli Bloody Shadows, no w reżyserii Małgi Kubiak. No zobaczmy, jak żyło się tym nauczycielkom w Smolnym, proszę Państwa. Ludzie, którzy tam uczyli kobiety, nie mogły być mężatkami, nie mogły rodzić dzieci i stare panny musiały to być. Czyli u nas też taka jest historia, linia Mysia wraca, że różańce jeszcze każdemu dadzą do ręki. A przecież to wszystko, co oni tam prezentują z bałwochwalstwem włącznie, to na początku też tego nie było. Jezus tego nie propagował, nie tolerował, a wręcz przeciwnie, burzył, demaskował, tak jak wszedł do świątyni. O, tam wszystko to było, bo Żydzi to byli skłonni do bałwochwalstwa, Żydzi byli skłonni do grzechu. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że była też prostytucja świątynna w samej świątyni Jeruzalem, świątyni Jahwe, bo niektórzy mówią, jak to Jahwe, że pozwolił, aby jacyś obcy ludzie zniszczyli świątynię. To nie byli też może jacyś obcy ludzie, ale jeżeli Nabuchodonozor, taki buchaj poganin, najechał Jeruzalem w 607 roku przed naszą erą, to chyba to był okropny człowiek i obrzydliwy, który ostatniemu judzkiemu królowi Sedekiaszowi wydłubał oczy i książąt wszystkich uprowadził do niewoli na okres aż 70 lat, proszę Państwa. Tutaj historia Krwawe Cienie dotyczy, proszę Państwa, Smolnego, Instytutu Smolnego. Co tam się działo w Smolnym? Nie każdy nawet wie, co to jest ten Smolny. Będzie się mógł dowiedzieć, zapraszamy na film już 21 kwietnia o godzinie 21.30.